Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Surge 2. Otrzymałem nagrodę za baner. 5000, super. To taka mała dygresja. Umieszczę od razu tutaj kolejny. Wygląda na to, że to dobre miejsce. Być może zauważyliście, że gra wygląda nieco inaczej, jeśli chodzi o płynność, ostrość i tak dalej, bo pobawiłem się trochę ustawieniami. Nie wiem, czy na pewno jest lepiej. Wiem tylko, że wygląda znacząco inaczej. Chyba mi się bardziej podoba. Tak czy inaczej. W ogóle to mam mocno upgrade'owany sprzęt. Pancerz głównie. Także implant leczący. Jak widać, mam teraz 4 apteczki zamiast tylko 3. I tak w ogóle to uświadomiłem sobie, że tędy prowadzi droga do kolejnego zagłuszacza, czy co to tam było, co to muszę wyłączyć. Zagłuszacz, zagłuszacza, zagłuszacza. To będzie tędy. Być może wdepnę w walkę z bossem, być może nie. Nie wiem, ale na pewno muszę pójść tędy. Coś tam jest. A, mały stworek. No. No stary, może zejdź. To jest inne... Nie. Myślałem, że to jest inna droga do tego samego miejsca, ale widzę, że nie. Da się go trafić? Dusz nozl i ucinamy rączkę. Co to było? No, nic ciekawego. Dlaczego to zgasło? Nie wiem. W każdym razie była tam możliwość wciśnięcia czegoś i zniknęła. Tak czy inaczej wcisnę to. No, dawaj. Woo! You actually flicked the switch? Great! I didn't doubt you for a second. Czy otworzę tutaj jakiś skrót, bo na pewno by się przydał. O, tu jest. W porządku. I tu znajdziemy kolejne ziarno. Tak jest, to mam już 4. Potrzebuję 5. Szczerze mówiąc, trochę mnie niepokoi to, że mam tylko 4 po takich długich poszukiwaniach. Powinienem mieć już wszystkie 5. Żeby zaliczyć ten quest. I przy okazji może się pochwalę, jak dobrze mi idzie walka z tymi statuami, bo pomiędzy odcinkami trochę potrenowałem. No tak, pięknie się pochwaliłem. Nie zginąłem przynajmniej. A to jest zaraz zginę. Boom! Dobra riposta.
niestety nie uciąłem tego, co zamierzałem. O! O, skrót! Super. Byłem tutaj i go przeoczyłem. A co jest tutaj? Skoczę, to spadnę. Tutaj też, ale to bezpieczny spadek. Świetnie, tylko gdzie jest ta trzecia stacja? Trzecia antena raczej. O, co tu jest? A, to tag. Tu jest gdzieś dziura w ziemi chyba. To wolałbym nie wpaść. A tak. Chciałem sprawdzić, czy przypadkiem nie pojawiła się tutaj wielka dziura w ziemi. Co by wynikało z tego, że... O, kogo my tam mamy? Z tego, że może boss jest już gotowy i odblokowałem wszystkie trzy wieże, tylko o tym zapomniałem, ale nie, nie ma tak dobrze. O, cholera, jednak. Dlaczego to parowanie idzie tak słabo? Jeśli nie liczyć tego, że ja jestem kiepski w parowaniu. Boom! Muszę zmienić pozycję na fotelu, bo to pewnie przez to. I muszę też sprawdzić, jak wyglądają te moje ustawienia gry. To na pewno to zmieniłem. Nie pamiętałem tylko w jakim kierunku. Zresztą możliwe, że to inne ustawienie wrażliwości parowania byłoby dla mnie lepsze, tylko musiałbym się do niego przyzwyczaić, a że się przyzwyczaiłem ledwo, ledwo do tego poprzedniego. A no tak, miny. Może teraz zadziała to... Nie! Tędy mniej więcej szedłem, prawda? Prawie powiedziałem szłem. Co za obciach. Naprawdę mało brakowało, powiedziałbym szłem. No to straciłem złom. Ten skok wyglądał na tak bezpieczny. Ale jak
mówią mądrzy ludzie, kiedy straciłeś swoje dusze w Souls-like'u, to przynajmniej nie musisz się już przejmować tym, że je stracisz. Czy będę próbował je odzyskać? Prawdopodobnie tak. Jestem mało rozsądny. Tylko którędy się tam szło? A, tędy. Mimo wszystko to jest 500. To znaczy te, które straciłem teraz, gnąc drugi raz, bo w tamtej kupce złomu było, Jezus, aż boję się pomyśleć ile. Na pewno więcej niż byłbym gotów stracić. Swoją drogą ciekawe, że nie ma implantu, który by przedłużał ten czas, w którym można podnieść swoje dusze, zanim zniknie. Żebyś to przedłużało na przykład o kilkadziesiąt sekund. To by było ciekawe. Idę póki co we właściwym kierunku. A, ten. Zabiję go, to... dostanę trochę więcej czasu. Tak, idę we właściwym kierunku. Bardzo właściwym. No proszę, są tutaj. Poczekam, aż mnie uleczą. W ten sposób nie będę musiał marnować apteczki. To jest dobra taktyka. I bum, podniosłem. Uf, dobrze, że się uwinąłem w czasie. Cholera, gdzie jest ta trzecia wieża? Ta działa. Błyszczy i promieniuje, to znaczy, że działa, tak? To trzecia powinna być dla równowagi gdzieś tam. I czy przypadkiem jej tam nie ma? Tak! Ha. O, ale najpierw zdeponuję złom, cholera. O, pojawił się wróg odwetowy. Dostałem komunikat. Ciekawe, czy to będzie on? Tak, to oczywiście on. Dobra, może teraz uda mi się popisać moim wspaniałym parowaniem. No, tego to bym akurat chyba nie sparował. BOOM! Bujakasza! I ucinamy. Co ucinamy? To sztuczka, której się nauczyłem od wspaniałego youtubera, który się nazywa Fighting Cowboy. Chowaj się za drzewem, jeśli tylko jest. A! I ucinamy głowę. Ok, teraz zdeponuję mój złom i pójdę tam, gdzie wydaje mi się, że jest trzecia wieża. Wydaje mi się. A wraz z nią powinno być... napiję się kawy. Przepraszam. Wraz z nią powinien być chyba jeszcze jeden audiolog, który potrzebuje do zakończenia questu dla któregoś z łowców tutaj, w tej bazie. I chyba kapitan Cervantes, który jest bossem i który może mi dać super katanę. Tak, ta część jest jeszcze niepodbita. Wow, wow. Wow! A! Właśnie chciałem, żeby tutaj przydadzą mi jakiś towar. Natomiast tego dały mi po pysku. To gdzie to wieża? Jeśli nie...
Zaraz, logicznie rzecz biorąc, jeśli jej nie widzę w tej chwili z żadnej strony, to znaczy, że pewnie jest za mną, tak? Ta strzałka to może być cenna wskazówka. Ej. O! Zdepnąłem znaną. No gdzie ona jest? Ja mam tak tragiczną orientację przestrzenną. Tak, to tutaj. Super. Świetnie. Oddaj mi swoje prawe ramię, misiaczku. Prawe ramię. Wow. I ciach. Audiolog. Hey there, Jordan. I bet you're wondering what's been going on. Seems like I can scheme even better than you. Getting my hunter comrades to turn on each other was easy. Almost too easy. All I had to do was to fan the flames. First with Jack, then with Faye. After that, I only needed a pawn. Strangled one of the rookies in his tent. The next morning, the fireworks started. They were so eager to blame each other, I only had to sit back and wait for one of them to crack. Didn't take very long. Both groups already had it in for each other. If my name happened to come up, I'd spread some rumors to muddy the waters. Took a bit of a gamble on that one. But boy, did it pay off. Faye tried to calm everyone down. But that was never going to work. Even I didn't expect that kind of savagery. It was a bloodbath. Plain and simple. I'll be the last man standing, Jordan. The reward will be all mine. Porąbane, stary. Przy okazji chyba powinienem ustawić większą wrażliwość tego parowania. To chyba ułatwia parowanie? Dobra, najpierw sprawdzę, czy są tu jakieś przedmioty. Nie ma. Dobra. Delwerku. Propellers up and running, rockets ready to launch, trap primed. Time to tear that hellspawn a new one. Skłamałbym, gdybym powiedział, że mam wielką ochotę walczyć z Delwerem. Dobrze, że będę to robił dopiero w następnym odcinku.
tam coś jest? Nie. Tutaj mogłoby być ziarno, prawda? No cóż, nie ma, ale za to mamy jakiś inny skarb. Intensyfikator cykliczny drona? Zwiększa obrażenia zadawane przez używane moduły dronów proporcjonalnie do czasu ciągłego odpalania efektu. Czyli chyba jeśli strzelam z drona szybko piu 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 piu, to zadaje większe obrażenia niż gdybym strzelał piu piu. Oceniam wszystkie tagi, jakie znajdę, pozytywnie. Jak już mówiłem. A, to jest chyba ten skrót, o którym myślałem na samym początku eksploracji tego miejsca. Tak, to jest on. A skrótu jestem, spróbuję wejść do tego instytutu. A, i sprawdzę przy okazji, jak wyglądają te moje ziarna. Mam 4 z 5. Może potrzeba było 5? Nie, 5 potrzeba. O, można tu wejść. Tak coś pamiętałem, że ta ikonka otwierania drzwi była aktywna. Teoretycznie nie powinna być, bo nie mam jeszcze mózgu Delvera, który muszę tutaj przynieść, ale... Oh, I need to talk to you. Welcome to the Creo Institute of Technology. I'm afraid my master is in one of his gloomy moods at the moment. He won't entertain any visitors until someone brings him that, quote, blasted nanobrain, unquote. Welcome to... I'm afraid he won't enter, quote. Hey, wait. Dlaczego mam czekać? Sam powiedziałeś, że nie masz mi nic do powiedzenia. Mimo wszystko może jest tu jakiś przedmiot. Głupio by było, gdyby się nagle okazało, że trzeba walczyć z tym czymś, co? Gdyby to był boss. O, jest przedmiot. Złom. Czacha. Ciekawe, czy to aluzja do tego, że w tym miejscu będzie się walczyło z bossem. I to nie jednym, jakby się tak zastanowić. Teraz sobie przypomniałem, że jest co najmniej dwóch bossów w tej jednej komnacie. Hej! Dobra, wystarczy już może tego dobrego serca. Jednak nie chce mi się głosować na wszystko. Ale na niektóre zagłosuję na pewno. Tutaj nic... O Boże, jakie ładne kolorki. Na to muszę zagłosować. Jeśli ktoś zostawi tutaj wszystkie barwy tęczy, to zdecydowanie zasługuje na ocenę. I to pozytywną. A tutaj coś będzie? Na 100% był tutaj jakiś skarb, ale możliwe, że dopiero jak się... Jest. Chciałem powiedzieć, że dopiero jak stan świata się zmieni po wykonaniu jakichś tam questów. Skrytka na zaawansowany sprzęt, nie wiem co to jest. O, znaczy. Kurczę, zostawię to tutaj. Zostawię to, bo może się przydać kiedyś w nieokreślonej przyszłości. Drażni mnie to jedno ostatnie ziarno. Przechodzę tę grę trzeci raz w życiu i po raz trzeci mam kłopot ze znalezieniem tej cholernej rzeczy. Musi być bardzo dobrze ukryta.
No tak, tutaj jest Delver. Mowy nie ma, żeby mi się chciało już teraz do niego zaglądać. Chyba, że niechcący do niego wpadnę, co nie jest wykluczone. A, to ziarno może być ukryte gdzieś tu w zasadzie w podziemiach, po których będę chodził już po walce z Delverem. Co jest odległą i nieokreśloną przyszłością, ale... O! Ale możliwe, że tak właśnie będzie. Wow! Niezła kaszana. Zrobiłem się arogancki. To dlatego. Przerzuci mnie do wejścia do tego instytutu, czy do stacji medycznej? Tutaj. No, tak czy inaczej blisko. Wszystko w porządku. Nie ma takiej możliwości, żeby coś złego się stało. Tak, chowanie się za drzewem jest zdecydowanie dobrą pomysłem. I kolejny zgon. A już mogłem uciąć tę głowę. Już byłem tak blisko. Byłem tak cholernie blisko. No znowu zrobiłem się arogancki. Nie powiedziałem tego na głos, ale pomyślałem. Zaraz utnę mu głowę i go zabiję. I sam fakt, że zgrzeszyłem myślą, jak można by powiedzieć, spowodował, że zginąłem. Wow, wow. Kurwa mać. Kolejny raz w tym samym miejscu. No cóż, może jakiś inny gracz mnie pomści. Kiedy znajdzie tutaj wroga odwetowego. 28 minut na liczniku, tak czy inaczej trzeba zaraz kończyć. I skończymy. Widzicie, tak to się robi. Tak to się, kurczę, robi. Dla kogo był ten quest? Mam coś dla ciebie. Thanks. You got 'em all. You find out what happened? Tak, ale nie spodoba ci się to. I get it now. Bastard made us turn on each other. But it's not just his fault. The others, they fell for it too. A co z Jordan? Powinniście połączyć siły. Yeah. Nobody's gonna mess with us if we get her on our side. I'll think about it. Granat. Yeah, yeah. No need to make a fuss. What do you want? Goodbye. To już słyszę. O! Ha? Dostałem kolejną katanę? A, może to nagroda za tamtą. Wow, you trapped the creature like a rat. Now it's battle royale time. Good luck out there. I'm betting on you. Jeszcze raz, co mam zrobić? Number one, find the repellent. Number two, catch that. Number three, don't forget to split the reward. Wouldn't want to piss off your new friends, would you? Good luck out there. Hawk, to jest ciekawe, czy to aluzja do jastrzębia, czy też sokoła. Dobra, to zadaje 212 obrażeń. Eterna to jest broń Cervantesa. Nieupgradowana. Szybkość ataku, trochę mniejsza. Pozyskiwanie energii, znacznie, znacznie, znacznie większe. Ta katana, bo to jest katana, prawda? Dobra, obejrzę najpierw tę gorszą.
Well. Zobaczmy, jaki ma moveset, jak to mówią znawcy Dark Souls. Przewidywalny. No. Lewy, prawy, lewy. Prawy, lewy, prawy. Mam przeczucie, że Eterna będzie mieć taki sam. Lewy, 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 prawy, prawy, prawy. Lewy, prawy, lewy. Prawy, lewy, prawy. Lewy, lewy, prawy. Prawy, prawy, lewy. I mocny. Tak, ten sam. Aha. No tak, szybciej, że nie można oczekiwać od dwóch katan wyglądających uderzająco podobnie, żeby miały totalnie różne animacje ataków. O, zdrowie na punkcie 40. Nieźle. Ulepsz. I teraz... O Boże. Ta broń będzie już zadawała wtedy 220 po jednym upgrade'ie. Ta 187. Ta by zadawała 253, ale to po już którymś z kolei upgrade'ie w szóstej generacji. Ta natomiast już piątej zadawałaby więcej. O Boże. No dobra, oczywiście robię to. 219 w tej chwili. Ta 212. Przetestujmy na statule. Boże, jaki jestem arogancki. Wow. Trudno mi się dziwić, że jestem arogancki, prawda? Skoro idzie mi tak dobrze. Jeszcze jeden sprawdzian, tylko tym razem spróbuję wyciąć tułów, a nie głowę. Już tych głów trochę zebrałem. Naprawdę zaczynam się robić arogancki, ale czy możecie mnie winić? Idzie cholernie dobrze. Ale żeby nie kusić losu, że coś jeszcze złego mogłoby się wydarzyć w tym odcinku, na wszelki wypadek zakończę go w tym miejscu. O, już niedługo levelowanie. I 60 poziom rdzenia. To mi odblokuje kolejny implant, kolejny slot na implant. Cóż, ale... Jakby nie było. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie.
Jeśli macie ochotę, możecie dać lajka, suba, wpisać komentarz, choćby negatywny. Jakkolwiek postanowicie, będę zadowolony. Ale oczywiście nie czujcie się do tego zmuszeni albo wmanipulowani emocjonalnie, żeby to zrobić. Choć z drugiej strony, gdybym próbował wami manipulować, to bym się do tego nie przyznał, prawda? A w ogóle to do zobaczenia następnym razem.